Dzień dobry, witamy w kolejnym programie W Czajni przy Czaju. Tym razem naszym gościem jest Krystian Kłysewicz z Choryńca Zdrój, a dokładniej z przystanku Choryniec. Dzień dobry, Krystianie. Cześć, witam się Marcinie, witam wszystkich. W naszym programie opowiadamy o ciekawych inicjatywach na aktywnym pograniczu, o stowarzyszeniach, które działają na różnym poziomie, od wielkich inicjatyw ogólnokrajowych po mniejsze działania lokalne. Krystianie, jaka jest historia waszego stowarzyszenia? Jesteśmy stowarzyszeniem zwykłym, czyli mamy w sumie 4 członków. Zaczęliśmy 1,5 roku temu. A ideą było to, że chcemy po prostu coś zdziałać. Zebrała się grupa 4 osób i pomyśleliśmy, że no mamy wspólne jakieś idee, chęci i złożyliśmy wniosek, podpisaliśmy wszyscy, że zakładamy stowarzyszenie. Od tamtej pory działamy. Ruszyliśmy od razu z wydaniem kartki na 11 listopada, takiej pamiątkowej. Potem zaczęło się pisanie projektów. Większym, mniejszym sukcesem pierwsze zaczęły przechodzić, typu współpraca z programem Niepodległa. Nawiązaliśmy też współpracę z Wielką Brytanią, z mieszkanką Choryńca, która działa w Wielkiej Brytanii w takiej inicjatywie Lokomotywa, która pomaga dzieciom, aby ten polski język, polska kultura była utrzymana w rodzinie i w ich sercach, i w mowie, i w piśmie. I zorganizowaliśmy wspólnie Przystanek Choryniec, konkurs dla młodzieży właśnie naszej chorynieckiej z naszej szkoły i tej mieszkającej w Anglii. Polegało to na wymianie prac, które zleciliśmy im. No, oceniały to komisje przeciwne, czyli nasze prace oceniały jury w Wielkiej Brytanii, a oni przesłali nam swoje. Takie ciekawe doświadczenie, bo to jest różne spojrzenie na te tematy dzieci naszych polskich i tych Wielkiej Brytanii. Projekt trwał kilka miesięcy, bo trzeba było to ogłosić, zebrać, dać dzieciom czas na sporządzenie tych prac plastycznych i fotograficznych i literackich. Potem była czas oceny, no i wielki finał, wręczenie nagród. Też w tej chwili wykorzystujemy jakoś ten czas koronawirusa na to, żeby wymyślać kolejne projekty. W tej chwili realizujemy postawienie Krzyża Bruśnińskiego na naszej ziemi choryńskiej. To jest ciekawa tradycja stawiania takich krzyży po ustąpieniu zaraz chorób, wojen. No, a teraz żyjemy w dobie epidemii koronawirusa, więc pomyśleliśmy, że postawienie takiego krzyża już po ustąpieniu tego wszystkiego, takiego dziękczynnego, ale bardziej chodzi tutaj o samą tradycję stawiania takich krzyży, pokazania, że rozpromowania tego, pokazania, że takie coś było i będziemy taki krzyż stawiać. Mamy już rzeźbiarza, który nam go wykona, zbieramy pieniądze na ten cel, no i też zgłaszamy się do ludzi, żeby przysyłali nam swoje propozycje, jak taki krzyż ma wyglądać, co ma zawierać, bo ta symbolika tych krzyży bruśnieńskich była bardzo różna, więc może ktoś nam pomoże, jak on ma wyglądać, zgłosi gotowy projekt, który nam się spodoba, który zaakceptujemy i który wykona nam ten rzeźbiarz, ten krzyż. Ty masz też spory bagaż doświadczeń. Wróciłeś nie tak dawno z zagranicy i może dlatego ten kontakt z przystankiem, to był przystanek gdzie? Z Lokomotywa. O. A, bo oni mają Lokomotywę, wy macie przystanek Choryniec. Właśnie, twoja podróż po świecie. Wróciłeś do Choryńca i do Polski niedawno. Wróciłem 2 lata temu i tak no, na początku sobie człowiek odpoczął, a potem tak pomyślał, że no, coś można zrobić dla tej lokalnej społeczności, zaangażować ją troszkę, bo to też my angażujemy ludzi przy projekcie Niepodległa, żeśmy angażowali mieszkańców, aby dzieci, mieszkańców, żeby szukali starych zdjęć Choryńca Zdroju, żeby wydać album, zrobić wystawę starych fotografii. To ciągle trwa, my ciągle zbieramy te fotografie, mamy takie archiwum społeczne i po prostu myślę, że ludziom potrzeba takiego bodźca, takiego kogoś, kto im pokaże, że coś można robić, a nie tylko nie wiem, siedzieć w domu i oglądać telewizję, a warto, no bo to jest taka społeczność lokalna. Są fajni ludzie, którzy po prostu czasem może się boją wyjść i pokazać, że coś można robić. A człowiek będąc za granicą nabył takiego może trochę więcej obycia,
czy też nawet takich chęci, że po prostu wraca i, no i mu się chce. Sporo zobaczył na świecie. Właśnie to jest też ciekawe, że bardzo często osobami aktywnymi w danym środowisku są albo ci, którzy po latach wracają, albo nowi osadnicy, którzy próbują się odnaleźć. Kim są członkowie twojego stowarzyszenia Przystanek Choryniec? No jest nas czwórka, no i dokładnie trafiłeś w to, że ja z żoną wróciłem, więc to jest nasza dwójka. I jeszcze jest dwoje właścicieli gospodarstwa agroturystycznego Dzikowisko w Nowinach Chorynieckich, Przemek i Ewa, którzy też nie są z Choryńca, znaczy my jesteśmy z Choryńca, ale oni na przykład nie są z Choryńca, ale też przyjechali do naszej społeczności i jakby no, z takiego wielkiego miasta na wsi też chcą działać, coś robić, nie tylko mieszkać i zarabiać pieniądze i po prostu sobie żyć, tylko też udzielać się społecznie. Ciekawe jest to, że w takich społecznościach często nie dostrzega się walorów swojego miejsca. Jak się zapyta człowieka, co tu jest ciekawego, to a panie, tu nic nie ma ciekawego, jedź pan nad morze. A wy dostrzegacie to, ty, twoją pasją największą jest i chyba Krystian najbardziej z tego jest znany. Krystian, co jest najbardziej? No fotografia, no i trochę filmowanie też, także no to masz rację, że jeśli ktoś mieszka w danym miejscu i przybywa tutaj przez długi okres czasu, to przywyka do tych widoków, powszednieją mu, wszystko się wydaje, no takie same, codziennie to widzi i nie jest w stanie jakby tego piękna doświadczyć, ale też no nie... Po prostu mnie jako kogoś, kto wrócił, wszystko dalej zachwyca i o to mi właśnie chodzi, żeby to pokazywać ludziom, żeby się też zachwycili, ale też mieszkańcom pojechać, zrobić piękny zachód słońca w cerkwi, którą widzieli setki razy i nagle powiedzą, wow, to jest piękne, no, a mi się wydawało, że to wygląda tak samo, prawda, także to jest pokazywanie w innym świetle, no nawet słońca, miejsc, które są spowszedniały, a jednak są ciekawe. Ty potrafisz odkrywać w nich piękno, ale to też wymaga od ciebie sporo i to jest sporym wyzwaniem, bo często widzę, ja jadę gdzieś o 5 nad ranem, a ty już wracasz. No, najciekawsze są wschody i zachody słońca. No, zachód słońca, powiedzmy, że każdy o tej porze jest aktywny, więc może zrobić zdjęcie, no a ja lubię jeździć na wschody słońca. Kiedyś w Wielkiej Brytanii pracowałem 2,5 roku na farmie i miałem okazję doświadczać codziennie wschodów słońca, bo też trzeba było rano wstać, ale nie miałem przy sobie aparatu. Bardzo mnie to bolało, że piękne chmurki, piękne kolory, a ja nie mogę zrobić zdjęcia. I tak sobie kiedyś pomyślałem, że będę robić wschody słońca. No i tak staram się jak najczęściej w miarę też moich fizycznych możliwości wstawać rano, jeździć i robić te zdjęcia o tej najwspanialszej porze dnia. Dzięki też temu stała się osobą rozpoznawalną i w regionie, i w Polsce. Czy to jakoś pomaga prowadzić stowarzyszenie? Myślę, że tak, bo jeśli ma się taki bagaż doświadczeń, to też jako stowarzyszenie staramy się pomóc promować inne stowarzyszenia. Dzięki moim umiejętnościom, no i sprzętowi też, pomagamy innym stowarzyszeniom wykonać plakaty swoich akcji, czy nagrać jakąś zapowiedź wideo. Także to też jest współgranie na poziomie stowarzyszeń, żeby razem sobie pomagać. Ja umiem robić to, więc zrobię coś dla nich. Może kiedyś my będziemy robić jakąś inną akcję i trzeba będzie nam doświadczenie potrzebne z członków z innych stowarzyszeń, więc wtedy oni pomogą nam. Także to też jest taka fajna rzecz. Bo tych ludzi aktywnych tak naprawdę w tych małych środowiskach nie jest tak wielu i staracie się sobie pomagać nawzajem. No tak, no nie oszukujmy się, mieszkamy na mało zaludnionym terenie, w małych wsiach, to nie są jakieś wielkie miasta, tych mieszkańców też bardzo dużo wyjechało, tych w tym wieku, którzy są aktywni, prawda, zostali osoby starsze lub bardzo młode i czasem ludziom się nie chce, no a tutaj po prostu staramy sobie jakoś to ogarniać, prawda, między sobą, też zachęcać innych, no brakuje tych ludzi, którzy naprawdę wyszliby przed szereg, ale może to się zmieni, może inni zobaczą, że można coś robić. Też myślę, że tutaj jakby motorem do tego, żeby założyć takie stowarzyszenia, jest to, że można teraz
jest bardzo dużo programów, wystarczy dobrze napisać wniosek, mieć jakiś ciekawy pomysł i naprawdę jest z czego to sfinansować, a to jest bardzo ważne. Więc jakie są wasze plany i nadzieje, co planujecie w przyszłości? Plany rodzą się z dnia na dzień, to jest po prostu czasem coś widzimy, podpatrujemy inne stowarzyszenia w regionach Polski lub nawet śledzimy programy grantowe i po prostu dopasowujemy, myślimy, co z tego programu można by było zrealizować w Choryńcu czy na naszej ziemi lubaczowskiej i po prostu wymyślamy coś na bieżąco, a z takich większych planów raczej no, nie mamy. No, mamy tylko cztery głowy, więc też mówię, korzystamy z tego, co dostępne jest na rynku i bierzemy, co się da. A jak sobie radzicie w obecnej sytuacji, gdy wiele programów, projektów zostało zblokowanych przez pandemię koronawirusa, gdy nie można organizować wydarzeń, trudniej się spotykać, jak sobie radzi Stowarzyszenie Przystanek Choryniec? No raczej robimy to zdalnie, kontaktujemy się między sobą, też jakieś pomysły wymyślamy, no bardziej właśnie koncentrujemy się na napisaniu tych wniosków teraz, no i takim snuciu jakichś planów na przyszłość, no nie jest to łatwe, bo nie wiadomo jak to będzie, też mamy wniosek, który nam niedawno przeszedł, będą organizowane rajdy rowerowe, ale na szczęście no, są możliwości przeniesienia dat, czy jakichś zmianach w formie aneksów do umów, także mamy nadzieję, że wszystko uda się zrealizować, że nasz pomysł rajdu rowerowego opartego na grze wiejskiej czy na geocachingu się uda i już w sierpniu odbędzie się taka ciekawa impreza u nas w Choryńcu i też zahaczając o gminę Lubaczów. Więc jakie jest twoje największe marzenie? Dostać wielkiego granta, jakiegoś zrobić coś wielkiego, prawda? Ale ja wiem, żeby nas było też więcej, żeby się tak jakoś połączyć, żeby też ludzie chcieli, przyszli do nas i powiedzieli, słuchajcie, też mamy swoje pomysły, zróbmy to czy to, bo my jesteśmy otwarci, jak ktoś chce, nikogo nie będziemy blokować, chciałby napisać jakiś wniosek, czy też żebyśmy mogli pomóc w jakikolwiek sposób, nie ma problemu, chętnie pomożemy. Więc wszystkich przyjaciół przystanku Choryniec, Choryńca, zapraszamy do współpracy. Pamiętajcie o tworzonym przez nich archiwum społecznym. Choryniec to uzdrowisko, może kiedyś byliście w uzdrowisku i macie wspomnienia, zdjęcia, pamiątki z tego wyjątkowego miejsca. Gdzie was można znaleźć, jak się można z wami skontaktować? Mamy profil na Facebooku Stowarzyszenie Przystanek Choryniec i myślę, że to jest najlepsza forma przez media społecznościowe lub mailowo oczywiście, ale to wszystko jest na Facebooku podpisane. Dziś w Czajni przy Czaju rozmawialiśmy z Krystianem Kłysewiczem, liderem przystanku Choryniec Stowarzyszenia. Dziękujemy, Krystianie. Dziękuję bardzo.